wszystką reżyserką i montażystką? No i? No i potrzebuje dubla? Gdy Chanel mówi, że skończyła, to skończyła. Ale ja mogę ją zastąpić. Nie, fuj, nie możesz, Natasza. Nikt nie może zastąpić... Chanel Onyx. Racja, racja. Nikt nie może zastąpić również Nataszy Zimy. O, przyniosłam ci napój. Trzeba się nawadniać. Chcesz, żebym rozmazała sobie szminkę? Nie, nie używasz nierozmazywalnej lipy sztif, to znaczy szminki? Moja droga, muszę cię wziąć na zakupy. Chanel, zaakceptowałaś te storyboardy. Musisz dokończyć scenę. To moja praca semestralna. Po moim zimnym trupie. Nie mów tak, Chanel. To tylko powiedzenie. Tak, a w Holandii mamy powiedzenie Het zit als snor. Pasuje jak wąsy. To znaczy nie martw się. Hej, Naomi! Nie mów do mnie. Nie zatrzymuj wzroku na mnie. Nie oddychaj przy mnie. To byłby zaszczyt, gdyby Chanel Onyx oddychała na ciebie. Oh. Bardzo upokarzające nagranie z Chanel. Upokarzające i śmieszne. Natasza, dlaczego pachniesz jak świeży śnieg w zimowy dzień? Masz nosa. Ta woni to połowa składu mojego nowego zapachu. To serio imponujące. Dzięki. Druga połowa tego zapachu to esencja lilii. Właśnie czekam, aż moja mieszanka dojrzeje. Nareszcie. Naomi ładnie pachnie. No. Zwrócono nam uwagę na pewien druzgocący fakt, że część z was, uczniowie, nigdy nie słyszała o Rainbow Vision, czyli zaledwie najważniejszym wydarzeniu całego roku. Ja o tym słyszałam. Tak, to konkurs skupiający się na muzyce i występach, nie? Raczej nie przydadzą się tam moje perfumowe zdolności. No chyba, że trafiłby się jakiś pachnący inaczej uczestnik. A teraz zawodniczka z Holandii. Kocha perfumy, modę i fantazyjne lody. Powitajcie gorąco Nataszę Zimę, która wystąpi na żywo z Shadow High. Glass feels like money. Disco metallic, sparkling sunny. Dla Nataszy Rainbow Vision trwa dalej! Tak! Nie mogę się doczekać, by usłyszeć resztę twojej piosenki w jutrzejszym półfinale, Natasza. Ja też. Bo nie mogę się doczekać, żeby zaśpiewać ją w całości. Są pytania? Tak. Jak mogłaby brzmieć druga zwrotka mojej piosenki? No a co masz do tej pory? Możemy nad tym popracować. No w sumie to, co wykonałam, to wszystko, co mam. Co? Przecież półfinały są jutro. Tak, wiem, dlatego zapisałam się na zajęcia z pisania. To możemy teraz napisać moją piosenkę? To byłoby znakomite ćwiczenie pisania piosenek z pierwszej ręki. Mamy zmarnować swój czas, by pomóc innej szkole wygrać Rainbow Vision? Podziękował. Czy to jest dozwolone? Nie ma zasady, że piosenkę na Rainbow Vision musi napisać ten, kto będzie ją wykonywał, ani nawet osoba z tej samej szkoły. Więc moglibyśmy, oczywiście o ile wszyscy się zgodzą. Nie, ja się na to nie piszę. Miłej zabawy przy tworzeniu czegoś, za co ona zdobędzie sławę. No dobra, bierzmy się do pisania. Mówiliśmy, że w pisaniu piosenek chodzi o pasję i zrobiliśmy listę rzeczy, które cię pasjonują. Makijaż, nawilżasz do ciała, perfumy. Zwłaszcza mój firmowy zapach. Spójrz, od Nataszy. A może coś takiego by mogło być? Napisałaś to w tej chwili? To nic takiego. Napisałam tak z milion piosenek. Chcę piosenkę, którą przynajmniej pomogłam napisać. Okej, spróbujmy czegoś innego. Zabawmy się w skojarzenia. Ja podaję słowo, a ty mówisz pierwsze, co przyjdzie ci na myśl. Gwiazda roka. Dwa skrzydła. Weganin. Zero parabenów. Ziemisty. Mark, Mark. Everybody wants a look, now I gotcha. Nothing gonna stop ya, look by Natasha. Ooh, see I caught ya, that's what I thought ya. Look, look, look by Natasha. Poppy, zapisuj muzykę. Daria, ty słowa. Delila, ty.
rób swoje. Natasha.